Wygląda na to, że Clark zwolniona została z dyspozycji sędziego startera i nie weźmie udziału w tym wyścigu. A konie ruszyły w międzyczasie, ależ tam ten Conall Czernak troszeczkę wyłamał po starcie i dużo stracił. Prowadzi tymczasem Johnny Double, na drugiej pozycji God Gift. Ta para na trzecim miejscu Sniper, dalej przesuwa się do przodu Spear Dancer. To jest czołówka. Johnny Double na drugiej pozycji God Gift. Te dwa konie blisko trzyma się Spear Dancer. Mają konie do pokonania jeszcze około 1000 metrów. Za chwilę będą w zakręcie. Na razie zdecydowanie Johnny Double prowadzi i na drugiej pozycji również zdecydowanie jest God Gift. Ta para zbliża się tutaj do nich po wewnętrznej Sniper, a przy wewnętrznej Spear Dancer. Już cztery konie, potem niewielki odstęp i na piątym miejscu Silveriana. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. Na prostą wyprowadzi Johnny Double. Johnny Double będzie trzymał kanat i próbuje uciekać. Goni go God Gift. Johnny Double, God Gift, te dwa konie. God Gift staje na chód, tam jeszcze finiszuje dobrze Lady Iwona z pozostałych koni. Do celownika jeszcze jest jednak ponad 300 metrów. God Gift atakuje Johnny Double, te dwa konie mają przewagę. Johnny Double, God Gift, jeszcze tam próbuje do nich finiszować na trzeciej pozycji Sniper. Jeszcze do celownika pozostało 50 metrów. Johnny Double się nie poddaje i ucieka. Johnny Double wygrywa ten wyścig o drugie miejsce. Tutaj jest walka, ale chyba drugi będzie God Gift, chociaż tam finiszowała przy kanacie Lady Iwona bardzo wydatnie.